Szanowni Państwo, korzystając z okazji, że przygotowujemy się wszyscy do drugiego kongresu zootechniki polskiej, Quo Vadis Zootechnico, chciałbym wykorzystać naszych miłych gości, a mianowicie panią profesor Annę Wójcik, która jest prezesem, pełni funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, jak również pana profesora Tomasza Szwaczkowskiego, przewodniczącego Komitetu Nauk Zootechnicznych Polskiej Akademii Nauk, nie tylko zootechnicznych, ale i akwakultury Polskiej Akademii Nauk, żebyśmy porozmawiali o takim wiodącym wątku drugiego kongresu, dotyczącym, powiedzmy sobie, takiego aspektu zwierzęta środowisko. Wiemy, że zwierzęta bytują w konkretnych warunkach produkcyjnych, w konkretnych warunkach przyrodniczych, również współdziałają właśnie z konkretnymi warunkami przyrodniczymi, konkretnymi warunkami środowiskowymi, względnie wpływają na nie. No i chciałbym zaproponować dyskusję w tym kierunku, jak to nasi szanowni mili goście widzą z punktu widzenia obrad naszego kongresu względnie dyskusji, która niebawem się na pewno odbędzie. To bardzo proszę panią profesor Wójcik o parę słów na ten temat. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zwierzęta gospodarskie są tą grupą życia na Ziemi, które są użytkowane w bardzo różny sposób w zależności od różnych regionów świata. W Europie, w Polsce dominuje głównie intensywne utrzymanie zwierząt, ale zdajemy sobie doskonale sprawę z pewnych konsekwencji takiego właśnie systemu chowu. Unia Europejska od kilkunastu lat podejmuje działania zmierzające do ochrony środowiska i wprowadzania zasad bardziej zrównoważonego rozwoju hodowli, chowu zwierząt, również zrównoważonego rolnictwa. Działania proekologiczne, wprowadzanie nowych systemów chowu, mniej intensywnych, ale jednocześnie przyjaznych środowisku, jest widoczne. Musimy sobie zdawać sprawę, że nie do końca będziemy w stanie w skali świata przejść na systemy mniej intensywnego chowu ze względu na wzrastającą liczbę ludności na świecie, która pokarmu będzie, żywności będzie potrzebowała. Ale tam, gdzie jest to możliwe, należy starać się przechodzić na zrównoważone systemy rolnictwa, w tym zrównoważone systemy chowu, systemu dobrostanowe, które będą oferowały nam produkt, który niestety, ale będzie produktem droższym niż żywność pochodząca z chowu intensywnego. Ale nawet małe działania proekologiczne mogą się przełożyć, proszę Państwa, na ochronę środowiska, na zachowanie bioróżnorodności tego środowiska, którego też wszyscy pragniemy. Pragniemy urozmaiconych pól, zadrzewień. Pragniemy widzieć owady zapylające, dzikie zapylacze na naszych polach, na naszych ogródkach. I każde takie działanie drobne może przyczynić się do ochrony środowiska. Co nie znaczy, że w chowie intensywnym też nie można podejmować działań mające na celu zmniejszenie
wpływu zwierząt gospodarskich na środowisko. I myślę, że o tych tematach również będziemy mogli podyskutować na drugim Kongresie Zootechniki Polskiej. Dziękuję bardzo za tą wypowiedź i spojrzenie. Chciałbym spytać pana profesora Tomasza Szwackowskiego, jaka jest jego opinia na ten temat. Oczywiście my będziemy odnosić się do sprawy w sposób ogólny, ale zarysowujący problem jako wstęp do dyskusji podczas drugiego kongresu. Bardzo prosimy, panie profesorze. Dziękuję, panie profesorze. Ja, jeżeli państwo pozwolą, nawiążę do kwestii, które są bliższe mi, mianowicie do genetyki. W ostatnich latach odejmowanych jest bardzo wiele działań w kierunku selekcji osobników, które będą lepiej przystosowywały się do środowiska. Tutaj oczywiście to jest bardzo, bardzo szeroki kontekst, pakiet spraw, ale między innymi to, o czym mówiła pani profesor Wójcik już tutaj, to przygotowanie, ta adaptacja polega na tym, żebyśmy mogli poznać genom gatunków i na tej podstawie selekcjonować, to znaczy poznać te obszary, regiony genomu, które warunkują, powiedzmy, produkcję metanu, jeżeli chodzi o bydło, owce czy kozy, chociaż kozy i owce może nie są aż tak wielkim problemem pod tym względem w Polsce, czy w przypadku drobiu produkcja amoniaku, czy emisja amoniaku. Też jest to poważny problem i w tej chwili mamy bardzo wiele projektów badawczych, które są realizowane zarówno w Polsce, jak i poza Polską, głównie ze środków Unii, których celem jest selekcja, tak zwana selekcja genomowa, o wiele bardziej efektywna niż było to do tej pory, kiedy musieliśmy bazować tylko na fenotypach zwierząt. Z tym wiąże się także inny problem, mianowicie ochrony zasobów genowych, gdyż chronimy środowisko, de facto chronimy krajobraz, a zatem wszystko, co było obecne do tej pory. I takim trwałym elementem krajobrazu pozostają rasy lokalne i w ciągu ostatnich dekad, szczególnie dwóch, trzech ostatnich dekad, podjętych było bardzo wiele działań, których efektem jest to, że stopień zagrożenia tych ras, zmniejszył się. Mamy tutaj taki dalszy ciąg, który przełożyć można by łatwo na konsumenta, mianowicie tam, gdzie lokalne rasy są, tam też pojawia się lokalny produkt. I o tym, myślę, będziemy szerzej mówili podczas kongresu. Dziękuję bardzo za tą wypowiedź. Ruszyliśmy tutaj aspekty dotyczące konkretnie warunków środowiskowych i utrzymania zwierząt, jak i też aspektów genetycznych, co generalnie się ładnie komponuje w dyskusji dotyczącej wpływu zwierząt na środowisko. Mi się wydaje, że oprócz właśnie takich działań informacyjnych, zmierzających do przekazania wiedzy, również powinniśmy się zastanowić nad problemem poruszanym
w dyskusjach na co dzień, chociażby na łamach pracy, prasy. Nie chcę wchodzić w szczegóły, bo nie to jest moim celem, natomiast chciałbym dążyć do tego, żeby podczas kongresu były rozpatrywane sprawy w oparciu o wyniki badań naukowych, a więc jak gdyby propagowanie prawdy. W wielu wypowiedziach ta prawda może być w różny sposób wykorzystywana. Podam tutaj chociażby taki przykład z ostatnio, żeśmy dużo słyszeli na temat pewnej ułomności produkcji zwierzęcej związanej z ogromnym zużyciem wody na jednostkę wyprodukowanego na przykład mięsa. I tutaj wiele dyskusji w tym kierunku prowadzonych no dość w takim mało korzystnym świetle stawia produkcję mięsa generalnie od wszystkich zwierząt gospodarskich. Natomiast nie ma szerszej dyskusji, dopiero się teraz zaczyna ona coraz częściej pojawiać, a mianowicie dotyczącej tego, ile tej wody, którą zwierzęta pobierają na wyprodukowanie konkretnego produktu, również zwierzęta oddają. A więc to jest pewnego rodzaju cykl, gdzie ta woda krąży. My żeśmy się zastanawiali na razie nad tym, ile jej potrzeba. Natomiast nie wiemy dokładnie, ile w trakcie właśnie wytwarzania takiego produktu tej wody zwierzęta oddają. To jest jeden taki obszar. No i drugi, do którego chciałbym się odnieść, bo troszeczkę zainspirował mnie pan profesor Szwaczkowski swoją wypowiedzią, gdzie poruszył sprawę prac nad tworzeniem genetycznych uwarunkowań zwierząt, które by przyczyniały się w swojej egzystencji do obniżonej emisji gazów cieplarnianych. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem. I to jest piękna sprawa, proszę Państwa, bo możemy na to działać od strony genetycznej, hodowlanej i to jest rola zootechników. Natomiast chciałbym podkreślić również, że mamy możliwości technologiczne, które tą emisję mogą zmniejszyć. I chciałbym zwrócić uwagę tutaj na sprawę, która w tej chwili jest często dyskutowana, a mianowicie tak zwane odnawialne źródła energii, które tutaj akurat świetnie pasują, ponieważ poprzez działanie na przykład przy zastosowaniu czy wykorzystaniu biogazowni, my jesteśmy w stanie te gazy cieplarniane, o których pan profesor mówił, jeszcze zagospodarować w inny sposób. To znaczy nie tylko mamy do czynienia z emisją, ale mamy również do czynienia z zagospodarowaniem. I to bardzo ładnie się generalnie komponuje w tym funkcjonowaniu zwierząt w środowisku. Nie tylko zwierzęta produkują coś, czego nie chcemy zbyt chętnie oglądać, ale również to, co produkują, to, czego my nie chcemy, może się akurat przydać do produkcji na przykład z odnawialnych źródeł energii, których akurat chcemy. No i więc to wszystko wymaga pewnej dyskusji i znaczącego wyważenia problemu i mam nadzieję, że taka inspiracja zostanie przedstawiona podczas naszego kongresu i doprowadzi nas do konkretnych wniosków. No mi się wydaje, że to jest taka ogólna konkluzja, do której my tutaj dochodzimy. No chyba, że Państwo chcieliby jeszcze dodać coś do tej wypowiedzi podsumowującej. Może ja dodam jeszcze słowo, panie profesorze, ponieważ wspomniał pan o możliwościach technologicznych. Dzisiaj istnieje wiele rozwiązań technologicznych zarówno w budynkach inwentarskich, jak i poza nimi, które przyczyniają się do ograniczenia emisji amoniaku, metanu z produkcji zwierzęcej, czy również odorów, tak zwanych gazów złowonnych, które są uciążliwością środowiska, szczególnie dla osób mieszkających w terenie, gdzie są zlokalizowane fermy drobiarskie,
czy fermy trzody chlewnej. Rozwiązania techniczne pozwalają nam na redukowanie tej emisji i ograniczenie tego zagrożenia dla środowiska i dla ludzi. Głównie człowiek jest odbiorcą tego procesu i wydaje mi się, że jest to możliwe, tylko wymaga czasu, dyskusji, no i przede wszystkim rozwiązań technologicznych. Ale już z tej naszej wymiany zdań wynika, że możemy oddziaływać na środowisko w różny sposób poprzez eliminację tychże, może nie tyle źródeł emisji, a zakresu emisji. Jest wiele dróg, zarówno droga genetyczna, o której mówił pan profesor Szwaczkowski, jak i droga środowiskowa, o której mówiła pani profesor, jak i droga technologiczna, o której żeśmy wspomnieli, że możemy tutaj oboje, że można zainstalować odpowiednie urządzenia, które nie tylko wezmą i ograniczą emisję, ale również umożliwią nam wykorzystanie tych produktów, tych gazów chociażby, o których tu mówimy, na potrzeby energii, na potrzeby człowieka w sensie ogrzewania mieszkań, etc. Wydaje mi się, że akurat od tej strony rola produkcji zwierzęcej zaczyna się zmieniać. My oddziaływujemy w zupełnie inny sposób, bo nie tylko mamy do czynienia z produkcją żywności, ale również zaczynamy wykorzystać inne elementy, które wynikają z tej działalności, które z kolei dotychczas były niedoceniane, zaczęły nam przeszkadzać, a okazuje się, że niekoniecznie tak do końca musi być. Proszę Państwa, no generalnie podsumowując, no cóż, zwierzęta muszą, czy są elementem środowiska. One swoją egzystencją, obecnością również w tym środowisku partycypują. Ale naszym zadaniem jest dojście do pewnego konsensusu, wyważenia pewnych opinii. To, co możemy krytykować, oczywiście podlega krytyce i to należy czynić, ale również trzeba się zastanowić, jak tą krytykę wykorzystać w działaniach, które będą miały aspekt czysto prośrodowiskowy, biorąc pod uwagę fakt, że w tym całym układzie egzystuje człowiek, no i jemu ma w tym układzie być dobrze, razem ze zwierzętami. W związku z tym szereg działań i kierunków działalności przy wykorzystaniu aktualnej wiedzy tutaj będzie niezwykle potrzebny. Temu poświęcona będzie tematyka zarówno wystąpień, jak i prowadzonej dyskusji podczas drugiego Kongresu Zootechniki Polskiej. No i chciałbym wszystkich Państwa serdecznie zaprosić do uczestniczenia w tej imprezie i wzięcia udziału w dyskusji. A Państwu profesorom serdecznie dziękuję za udział w tym spotkaniu. Dziękuję bardzo.